16 maja około godziny 13 dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie o białej substancji wpływającej do potoku przy ulicy Wojska Polskiego w Bielawie. Na miejsce zostały zadysponowane zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz OSP Bielawa. Po przyjeździe na miejsce stwierdzono mleczno-białe zabarwienie wody. Odczynniki, którymi dysponowali strażacy i przeprowadzone badania, nie wskazywały szkodliwości zabarwionej wody. Ale żeby mieć pewność, na miejsce została zadysponowana specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Wałbrzycha. Po przyjeździe na miejsce pierwszych zastępów stwierdzono, że ciek wodny ma zabarwienie białe. Wyglądało to tak, jakby do potoku ktoś wylać. To zabarwiło z potoka na kolor biały. Nasze tutaj działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ograniczeniu rozprzestrzeniania się tego wycieku. Następnie na miejsce została zadysponowana specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego i ekologicznego z Wałbrzycha. Po przyjeździe tej grupy grupa ustaliła, że tutaj nie występuje zagrożenie chemiczno-ekologiczne. Woda posiada czyn obojętny. Na miejsce również przybył przedstawiciel Urzędu Miasta oraz przedstawiciele pracownicy wodociągów i kanalizacyjnych. Oni próbują na podstawie swoich map, dokumentów ustalić ewentualne miejsce stania tutaj tego zanieczyszczenia. No i w tej chwili ewentualnie tutaj na tym potoku zostaną umiejscowione włożona słoma, która tutaj troszkę oczyści nam ten potok. No i będziemy ewentualnie dalej ustalać, skąd i jaka przyczyna być może powstała tego zanieczyszczenia. I tutaj przez nasze działania trwało około 2 godzin. Na miejscu trwa w tym momencie ruch wahadłowy pojazdów.